Jacek Bednarek Telewizja TV. Witam Państwa bardzo serdecznie w 67. odcinku GwiazdoZbioru Śląskiego Sportu. Moim gościem dzisiejszym w studio jest kolejny były doskonały hokejista na lodzie. Trzykrotny olimpijczyk, pięciokrotny mistrz polski. Ostatni z wielkich krynickich hokejistów. Swoją karierę rozpoczynał właśnie w KTH Krynica. Były zawodnik Unii Oświęcim, Beldonu Katowice i Zagłębia Sosowiec, a później niemieckich klubów, reprezentował Polskę 156 razy, zdobył 99 bramek. Drodzy Państwo, zapraszam na Gwiazdozbiór Śląskiego Sportu pan Andrzej Zabawa. Witam. Andrzej, witam się bardzo serdecznie w dzisiejszym programie. Jest mi bardzo miło gościć się tutaj dzisiaj w studio. Powiedz mi na, na wstępie co u Ciebie słychać? Jak na razie wszystko w porządku. Jak na razie wszystko w porządku. Wesoło idzie. No a w ogóle ja z charakteru jestem bardzo wesoły. Wesoły człowiek, tak? Tak. To, to chyba, jak jesteś wesoły, wesołym człowiekiem, to masz łatwiej w życiu. Łatwiej w życiu, bo mi to pomaga nazwisko. Aha, no tak, no zabawa. zabawa. No to jak tu mając takie nazwisko być smutasem? No, no trudno. No, nawet redaktor kiedyś Zedorowicz, jak mhm. tam w jednym z wywiadów się śmiał, że Trudno, żebym ja był smutny. Żeby zabawa tak, była żeby, żeby za... smutna. Zabawa, zabawa była smutna. No właśnie. Mhm. No, ogólnie jest w porządku. Powiedz, jak zostałeś James, Jamesem? To twój pseudonim. Skąd się to wzięło? To się wzięło w Krzydlicy. Ja, jak młody chłop, chłopak, byłem. Jak tam, biegałem po boisku. Bo akurat w Krzydlicy jest taka sytuacja, gdzie na lodowisku miałem przejście przez stadion piłkarski i. Lodowisko. I to po, i taki, Andrzej miał na imię, to był jakby mój wujek. Mm -hmm. Pod strony mamy, tam siostry, mąża, to tak skomplikowane. I on taki był, taki szybki samolocik, biegusik, tak go nazywali. Jego dżamę nazywali. I to później któryś z wujków przerwał mnie po nim. Czyli James, James? James, James, James. James, 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 I to James. tak, tak przeglinęło i to nawet przeszło już na, na syna też. jak, hmm. jak też już I tak zostałeś i, tak, James. James. Jak już powiedziałeś, urodziłeś się w Krynicy. Powiedz, jaką ścieżkę miałeś do sportu, łatwą czy trudną? I od razu to był od razu to był hokej czy, czy czy nie, nie, czy, czy, nie, czy tak. tam różne sporty. To jest przedtem. okres taki, gdzie na przykład w Krynicy to był hokej i i saneczkarstwo, mhm. ale też tam próbowano też e, narty zjazdy, e, Był ten klub e, Jaworzyna Krynicka, ale też sport był bardzo rozwinięty. Mieliby w szkole podstawowej e, mhm. nauczyciela który był fan fanatykiem sportu po prostu, te sks -y. i w lecie to się grało w piłkę, w piłkę ręczną, ogólnorozwojówka była bardzo wysoko postawiona na, na tych imprezach takich jak Dzień Dziecka, I to były organizowane między szkolne zawody lekkoatletyczne, także myśmy wszystko uprawiali. No to powiedz mi, dzisiaj są tacy fanatycy jeszcze? Nie. Nie ma Najpierw ludzi. się pyta, ile kosztuje, ile, kosztuje, ile, ile będzie zarabiał, mhm. a jeszcze nic nie zrobił. Ale ja prac... rozumiem, bo takie dzisiaj mamy już czasy. I ile, ile musi pracować? Ile no, godzin? To, to, to tam się nie pytali. Mhm. I, I ja na przykład y, dostałem ze szkoły narty, żebym jeździł na nartach, bo ja akurat nie mieszkałem zaraz, przy wyciągu. Siatka 10 metrów, wyciąg w Krynicy, przy szkole trójce. Mówisz I... o nartach jazdowych. Na nartach zjazdowych. Ja też na nartach jeździłem z zjazdowych. A teraz jeździsz? O, już kupę lat nie jeździłem. Ostatnio w alpach skończyłem, jak jeszcze mieszkałem w wysokich alpach, to tam jeszcze trochę jeździłem, a później jak już tu wróciłem do kraju, to już nie. Już... No dobra, to wracamy do klinicy. Do... No. I także uprawiałem to i hokej! Bo akurat nie pochodzę z rodziny, gdzie dwóch braci mamy grał hokej i jeden brat ojca. Tak, tak. Także, także ten młodszy brat ma, mamy, on mnie wciągnął, jak miałem 5 lat, na lodowisko. No właśnie, on pamiętasz też te, Pamiętasz ten pierwszy moment, wtedy, kiedy pierwszy raz weszłeś na taflę lodową? Nie, nie tak na lodową, ale pamiętam pierwszy moment, jak zacząłem jeździć na łyżwach. To było lodowisko przy Liceum Ogólnokształcącym, mm -hmm. to niedaleko, tam naprzeciwko lodowiska w ogóle w Knicy. I tam zacząłem na ślizgawce. Mm -hmm. I nawet to było tak, że mnie dziewczyny, jakieś tam uczennice mnie wzięły i w kółko zaczęły ze mną jeździć. To pamiętam. I dalej, już później, jak już sam zacząłem jeździć, to wchodziłem w butach swoich w, bu w łyżwy wujka tego. Młodszego. I na tych wyżwach zacząłem jeździć, na Sysgapkach. No to ja byłem tam kozak, no bo przez zdjęcia, no w takich butach, że dwa razy większe ode mnie. No, no to do no, tego i... tam potem wrócimy, bo no. to nawet słyszałem, że byłeś w stanie grać w rozwiązanych butach. A, to powiedział kiedyś Heniu. No, to Heniu grud. Grud to powiedział, no, tak. Właśnie. No nie miałem problemów z jazdą, bo też był okres taki, gdzie jeździłem... Jeździłem, to powiedzieć ciężko, ale ponad rok, prawie półtorej roku, chodziłem na zajęcia jazdy figurowej. Okay. I to dużo mi to Dało. pomogło mhm. w technice jazdy. Bo to, to, na to jest całkiem inna jazda inna biodrowa. Jazda biodrowa od Biodra podwójne uderzenie właściwie jest, odbicie się w jeździe figurowej. Mm -hmm. No ale to też była sytuacja, gdzie zmusiła mnie sytuacja w domu. Mama wszystko robiła, żebym nie uprawiał hokeja. I do nie, tego nie stopnia, chciała, tak? Nie chciała. Do tego stopnia, że ja miałem zakaz wyjścia na lodowisko. A to dlaczego? Bo ona chciała żebym chodził do szkoły muzycznej, mm -hmm. nauka, a ona w hokeju nic dobrego nie widziała, bo tam dwóch braci ojc, matki grało, jeden ojca, a że co to, to takie, to, to nie, to 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 nie chcia... jest przyszłość. Dzisiaj chciałbyś być znanym muzykiem, czy mm. wolisz jednak być znanym hokejistą? Wolę, wolę to co robił. a przy tym no na pewno jako muzyk, no może chcę, musiałbym być bardzo wybitnym muzykiem, ale jest to okre, gdzie... Wiedziłem naprawdę bardzo dzięki grze w reputacji. Kupę świata. Kupy, no Boże, to, gdzie to dzisiaj to, to, są, to jest okres, gdzie zacząłem jeździć od 70 roku jako 15-latek. To, to, to tam do Szwajcarii jeździł. To były, Nie wiedzieli, to, że Szwajcaria jest. Że, no, moja, no właśnie. <laughs> no, a ja przez tyle lat i to, i to tak jeździłem aż do. Do, 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 siedem, do 2018 roku, gdzie zakończyłem już, zrezygnowałem już z pracy jako kierownik reprezentacji seniorów mm -hmm. na mistrzostwach mm -hmm. na Węgrzech. Mm -hmm. Powiedz mi tak, z rodzinnej Krynicy najpierw wyemigrowałeś, tak to mogę powiedzieć, do Oświęcimia, do Unii Oświęcim. Potem od 1975 roku grałeś w Beldonie Katowice i w 1978 roku przechodzisz do... Zagłębia Sosnowiec, z którym byłeś pięć razy mistrzem Polski, trzy razy zdobyłeś medal srebrny. W tych klubach mieliście bardzo dobre zespoły i w Beldonie, a przede wszystkim w Zagłębiu Sosnowiec, mieliście super drużynę, drużyny, mocne ław, mocną ławkę, mocne ławki. Jak wspominasz tam to, tam te, tamte czasy, tamtejszą atmosferę? Ludzi, z którymi grałeś, no wieśka Obczyka, tak? No, Innych wielkich hokejistów? Może zacznijmy od tego, że jak wyjechałem z Krynicy, nawet żegrałem się z matką, to nie marzyłem, że kiedyś zagram w reprezentacji. Tylko tak, o, na luźno z dowcipem mówię, a, jadę po Mistrza Polski. Mhm. No inaczej się to marzenie, potoczyło. Czy... To było marzenie Marzen. mistrza Polskie. Gdzie tam o reprezentacji to tam nie, nie myślałem. Ile to... miałeś lat wtedy? No to miałem 18, mm -hmm. no, 18 lat. I to takie życie już w tym oświęcimy, to już takie trochę już takie dorosłe życie. Było, tam chodziłem do szkoły, do, dalej chodziłem do liceum ekonomicznego i trzeba było już tak, spaliśmy razem z kolegą z mieliśmy dwa pokoje na lodowisku. Mm -hmm. I tam Ach, chodzi... tak? tak I z ośmięcimia wyjechałem na Mistrzostwa Świata do Monachium do... i Düsseldorfu. A, pierwsze Mistrzostwa Seniorów. W 1975 siedem... roku. Tak, i to były moje pierwsze mistrzostwa, ale w 1974 roku już zacząłem być powoływany przez tenera Regorowa, czyli to jest przygotowanie całej sezonu mm. sportowy, Czyli wszystkie turnieje. 74. 74. Tak, tak. Wszystkie turnie, mecze turnieje, mecze tak? między z takich turnieje. To jest. To byłem dwa razy w tym okresie na Spinglera. To jest najstarszy turniej w Europie w Davos, mm -hmm. w Szwajcarii. To, to i przy tym, w tym okresie reprezentacja Polski miała naprawdę bardzo dobre, e, e, dobrych przeciwników. Myśmy grali z poważnymi zespołami, Słowan, Bratysława, czeska Moskwa, to i byliśmy, powo byliśmy powo powo powoływani, zapraszani no, ale na te turniej. Ale byliście też czołówką światową, na no, Mistrzostwach Świata się. w 75 roku zajęliście piąte miejsce. Zgadza mistry, się, tak? zgadza się, no i, i po, tym, po tym sezonie w 80. No tak się zdało, że zdarzyło, że Oświęcim zakupił dwóch zawodników juniorów, ale nie utrzymaliśmy się mm. w, w Ekstaklasie. Pierwsze pierwszej lidze. Pierwsze lidze. No i Beldon nas po prostu ściągnął do, do, do Katowic I ja tam wtedy, trenerem był, był Nikodemowicz i on właśnie zrobił atak. Ja Wiesław Jobczyk na skrzydle, i na środku dał nam Bogdana Kądziołkę, który był zawodnikiem reprezentacyjnym. A z tyłu postawił no, wtedy najlepszego obrońcę Roberta Guralczyka. Mm. Widział, widział po prostu potencjał w tej piątce. I się nie pomylił. I od tego czasu. Z Chyba wicemistrzostwo Polski dwa razy albo trzy razy? Tak, 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 wicemistrza, A myśmy mieli bardzo dobry skład. Ja byłem tam junior no wtedy. Mówiłem, dobra ławka. Bardzo no ale dobra tam ławka, tak. była dobra, tam się obój, żurek, piecko, e, góralczyk. Tam były nazwiska Mocne. reprezentacyjne, którzy mm -hmm. na mistrzostwa jeździli. Tylko rok wcześniej kontuzję złapał oka co... Felek Guralczyk, co stracił na Mistrzostwach, no to jak ja wszedłem, to jakbym zastępstwie, nie? Wtedy do, do Beldonu. I od tego czasu z wieśkiem, żeśmy grali wszystkie Mistrzostwa praktycznie do 1985 roku, mm -hmm. bo on wyjechał wcześniej, a ja jeszcze pojechałem do Moskwy. On w 1984 chyba pojechał. Tak, a ja, ja jeszcze w 1986 roku mm -hmm. byłem na Mistrzostwach w Światarki. Moskwie. Także ja miałem, ja to miałem szczęście tak. Byłem przy dwóch zwycięstwach z MOS, z, ze Związkiem Radzieckim w Katowicach, czyli my wygrali. No dobra, to I w, z Czechami. No to porozmawiamy o tym o tej wygranej w Katowicach na Mistrzostwach tak. świata w 1976 roku spotku. 6-4 wygraliście. E, Wiesa Jobczyk zaliczył tam Hatrik czy Bramkit. Tak, tak. O tym rozmawiałem z nim niedawno też w programie. To słynny mecz. Eee, to mecz taki, który jest do dziś przez starszych kibiców, pamiętany, historyczny, to zwycięstwo takie, które nie było tylko zwycięstwem sportowym, również takim. Do, no, wiadomo, Związek Radziecki Polska, więc tu zawsze te. Te, <laughs> Ci wiedzą, o co chodzi. <laughs> te emocje zawsze były. Wiedzą, dokładnie o co chodzi, tak. jaka była sytuacja to w kraju. Mi, nie? No właśnie, to jest, po tym wygranym meczu, co działo się wtedy w waszej szatni? Znaczy, wszadnie no co się działo? Wielu, ja, 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 po prostu mogę powiedzieć, na, na jak ja to przeżyłem, po, po, nie docierało to do nas. Mm -hmm. No nie docierało. Ja mieszkaliśmy w Nowotelu w Sosnowcu, mm -hmm. jak gdzieś przyjechali już później ochłoń, trochę tak Także bym się położył, to ja dalej grałem. <laughs> Dalej jeździłeś, dalej grałem. Dalej jeździłem, grałeś. dalej grałem i to nie dochodziło do, do, po prostu do, świadomości? Tutaj, do świadomości, że myśmy pokonali drużynę Mistrza Świata. A oni nie byli mistrzami olimpijskimi wtedy? Gdzie ograli nas 16 dwa miesiące wcześniej. Na Igrzyskach Olimpijskich w Misbruku. Misbruku. Ja mhm. też byłem na, tych, na tej olimpiadzie. No, tak. no i muszę się pochwalić, że strzeliłem tą jedną. Gratuluję. Na 16 co nam dali. To byli niedop... w tym czasie prime wiodły drużyny w Europie Związek Radziecki, Szwecja, Czechosłowacja. Finowie to oni dopiero. To by, Myśmy byli na ich poziomie finowalczy. Mm -hmm. Dzisiaj jesteśmy, to już nawet nie ma co mówić. Nie? No, mm -hmm. Zmieniło się czasy, to siła to... się zmieniła. Ale tak to, to przecież w Katowicach, to myśmy z finami grali równo, równo mm. i remisy żeśmy mm. grali po 5-5, mm. prawda? No i, i mnie, mnie na przykład to tam nie interesowało, jaki tam oddźwięk był po tym meczu, bo to no politycznie mnie to nie interesowało. No ale Powiedz mi, jak no? to było po tym meczu? No bo tak, Polki, po, Polacy Pol 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 Kibice kochali was, bo no. wygraliście. Pamiętają to ci starsi do dziś, ci młodsi to teraz się dowiadują w tym programie o tym. Eee, no to jak do tego trudnego faktu podeszły ówczesne władze no nasze polskie, socjalistyczne? No, były jakieś może telefony z Moskwy do do towarzyszy z Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, no to takie... Może były, bo to ja, ale to tam do nas za Dla bardzo nich to nie, nie, była. nie dochodziło. Wiesz, do w, nas. Dzisiejszych, w dzisiejszych czasach ktoś, ktoś powie, no przecież to śmieszne, co, o czym tu gadałem, jakie telefony, ale w tamtych czasach to jednak trochę inaczej wszystko wyglądało. Nie? No to jest tak samo, jakby jakby dzisiaj powiedział, że jak ja pracuję z młodzieżą do dzisiaj, przez te no. ostatnie lat, 30 lat, nie? Tak. to jak ja im opowiadam, jak na granicy nas trzepali i Pokażali, to oni patrzą na mnie jak na wariata. No ale no, ale Czech, to jest życie samo. Tu do było. pobliskich Czech, do Ostrawy nie można było Ach, przejechać. No, na tym moście to tam nie jeden wyleciał z, z autobusu, bo to nie o to już chodzi. Ja pamiętam, jak żeśmy jechali kiedyś do Republiki Federalnej, już w innych czasach, ale no, 82 rok. No to na niemieckiej granicy polsko-niemieckiej, nerdowskiej, żeśmy stali tam ileś godzin, a potem żeśmy jeszcze szli po wapnie. Tak, tak, ociski się robili. No, ale ja to tak przerabiałem, nie... jak, jak mieszkałem dwa lata w Berlinie zachodnim, mm -hmm. co dederowcy mi robili z samochodem. Jak sprawdzali czy człowiek nie wisi koło rury wydechowej. Czyli nie, nie, no to na no, no, nie, nie, nie no, lecioszku, tak. Mm -hmm. Ale wracając do, do tej sytuacji, to yy, satysfakcja jeszcze była większa w 1976 roku, jak Wagner ze swoją drużyną zrobił złoto w Montrealu, tak. a jeszcze nawet jadąc tutaj, to sobie tak, sobie i tak wspominałem ten okres z Zakopanem, bo myśmy mieli, myśmy mieli, jeżeli chodzi o hokejistów, to mieliśmy kontakt z tymi wszystkimi y, czołowymi sportowcami, no, wspólne, obozy. wspólne obozy były, Zakopane. Setniewo, bo to zakopane, wiadomo, my trenowali w Nantargu, a mieszkaliśmy na Cosie. Tak jest. Mm. No to myśmy chodziliśmy oglądać treningi Wagnera, tych ludzi, tych zawodników, jak oni pracowali. No to było niesamowite. Były, wiesz, to były generalnie dobre czasy dla sportu polskiego. 76. Tak, Igrzyska Olimpijskie w Montrealu. Złoto siatkarzy. Dużo medali. Chyba najwięcej do tej pory. Około, nie chcę tutaj, ale około 26 medali Polska zdobyła. No to teraz to jest wielkie marzenie. Wyście wygrali mecz historyczny z ze Związkiem Radzieckim. Ze Związkiem Radzieckim. Ze Związkiem Radzieckim. Radzieckim tak? 74. Tak. rok. Mamy... E, Mistrzostwo świata światkarzy w Meksyku. Meksyki płynie no. A piłkarze zdobywają medal na mistrzostwach świata. w to, to były dobre czasy dla sportu. Lekko eee... leci dobre Wracając wyniki. Wracając do tych tak. czasów, to byłem na takim spotkaniu zaproszony w mm -hmm. I to cała elita, świat polski, znaczy się polski sportu z Lubańskim. I Gortat Senior też na tym spotkaniu był. Temat był sport w Polsce lata 70. i 80. Co się stało z tym sportem? Takie pytanie mm. było. I teraz się zastanawiają ludzie, jak to było. No było tak, jak było, inne warunki były. Państwo też pomagało. Bo trzeba tu przyznać, tak, że oczywiście. dotacje były, kopalnie, huty, to utrzymywały sportowców. Były... Wojsko, wojsko w tamtych czasach. Zgadza Milicja, się. No, policja, bo to wtedy się nazywało milik, policja. Milicja policja. miała swoje tak. drużyny. Wojsko to Le tak. Czy Legia to była taka. taka z I ten, i ten I ten sport. I rzeczywiście był lekkoatletyka, boks, no ludzie, to szpada, ja, co, co tam nie dotli? No, szabla. Takim, no szabla. W Sosnowcu śmiali się z tego 1 maja. No, bo to wszyscyśmy się z tego śmiali, flagi, koszulki, tak. ale pięciu mistrzów Polski szło na defiladzie. Mm. W Sosnowcu samym, nie? A nie? To jest inny czas. No, Milowice, Siatkówka, tak? Ta. Zagłębie, Hokej, piłka nożna, I, i też, koszykówka. I, a boks? Wtedy mm -hmm. w średnicki był w tym czasie? w świata. Jedyny mistrz, do tej pory. Miś świata amatorski. Jedyny nie? do tej pory. No, także ten sport był i on był inaczej, jakoś inaczej. W momencie, kiedy te, zaczęła, ten przewrót się zaczął my hmm. padli. Po prostu. Z no zakłady... Więc lata 80. były bardzo ciężkie dla sportu. Ta druga, potem Ta już druga po, po, połowa. Po stanie wojennym to już taki był trochę ławędzi śpiew. I to, już, to, już było, to już była wykańczona. E, dobiło polski sport i nie tylko polski, ale myślę też absencja na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Tak. Bo jednak ci ludzie stracili tą szansę. Wiesz to, to są Igrzyska Olimpijskie. Zaraz będziemy na tym rozmawiać. Dobra, jedziemy dalej z tym, no, z tym programem. Dobrze. Słuchaj, e, powiedz mi tak. Jesteś właśnie trzykrotnym olimpijczykiem. Trzy razy miałeś tą mm, przyjemną szansę, zaszczyt reprezentować Polskę na Igrzyskach Olimpijskich. Powiedz mi, co to jest być olimpijczykiem? Pierwsze to przeżyłem przysięgę olimpijską. To już mi Bo ja to bardzo przeżywam. Takie, takie rzeczy. Ja, jak widzę e, z naszych sportowców i hymn, to mi już ty dławi. Mm -hmm. no, to, no, żyłem kupę lat, tym, e, i brałem udział, miałem to szczęście. No co to jest? Każdy sportowiec powie, że to jest wymarzone być na Olimpiadzie. No, miałem możliwość trzy razy. Mm -hmm. A mało co i bym był czwarty. No ale Nie do tego już wracać, ale. E, Myślisz e, o Calgary? Myślę o Calgary, gdzie grałem w widzę trochę mocniejszej, no ale to układy jakieś tam no to takie wiesz, układy, dziwne były. Układy zawsze dziwne, były, no ale... były, są i będą. No ale to już nie będę się, no. i wracając te trzy olimpiady, każda była inna. Każda, ale ja najbardziej przeżywam, może dlatego, że to była moja pierwsza olimpiada. No dobra, jest Innsbruck, Innsbruck właśnie 76, szóste miejsce, dobre miejsce. Szóste miejsce, tak, nie? Innsbruck. Organizacyjnie w ogóle to, to dla mnie to był szok, bo to coś nowego było, co to, to ja miałem ile ja miałem 21 lat, jak byłem na tej, na, na tej pierwszej Olimpiadzie, bo mm. później już czasem to, to wiadomo. Ale bardzo przeżyłem też Olimpiadę w Sarajewie. To, była, to, no, to było coś. Powiedz ale... właśnie, bo tutaj wiesz, powiemy tutaj. Państwu, że Lake Placid 80. rok i 7-8 miejsce reprezentacji. Sarajewo 4 lata później, 84. rok i 8 miejsce. Mówisz, że z tych igrzysk masz, masz takie szczególne też wspomnienia. No, Porozmawiamy o Sarajewie. No, to no, jest takie nie za bardzo przyjemne, bo co no, się wydarzyło później. No właśnie, o tym, o tym chciałbym porozmawiać. To jest historia prawdziwa aż do bólu, aż bolesna, bo w 1984 roku stadion olimpijski w Sarajewie gościł najlepszych y, zimowych sportowców świata, a za kilka lat później przerodził się w obóz prawie koncentracyjny. Na dzisiejszym, na y, ówczesnym stadionie rożewkowym dziś jest cmentarz z wojny bałkańskiej 92-95. Tak. Więc z jednej strony radosne chwile, bo igrzyska olimpijskie podniosła atmosfera, z drugiej strony porażka, y, można by powiedzieć ludzka tragedia, upadek człowieczeństwa. Jak to widzisz, jak to... To Ciągle teraz. mówi się o tym, jak. jak to, to się mogło w ogóle wydarzyć, taka sytuacja. No tak, właśnie. tak, że jest to tak istotne w życiu ludzi, a tutaj zostało to wszystko zniszczone. Jeszcze miałem to szczęście oglądać tą, tą starówkę w Sarajewie, no coś pięknego. Przecież tam też był przecież kultura wschodnia przez 400 lat byli. byli Turcy. I w pewnym momencie to wszystko się zawaliło, ale muszę powiedzieć, dlaczego ja to tak przeżyłem, bo już wisiało w powietrzu. Wtedy? Przed wyjazdem, już wisiało w powietrzu, przed, przed wyjazdem już przed do Sarajewa, roku. bo byliśmy w grudniu na takim mhm. turnieju i później już na Olimpiadę żeśmy pojechali. To już były widać ruchy służb naszych, Urzędu mhm. Bezpieczeństwa. Już się kręcili przy reprezentacji, dziwne propozycje padały. Mhm. Ludzie pojechali razem z nami, przebrani, przecież my się znaliśmy, wszyscy w koło, przebrani już oficerowie z wywiadów. I to jest tak, jakby się już, już się przygotowywali, że coś może pęknąć. Szczęście nie pękło, tak jak w monachium. Mhm. Ale to pękło później, że doszło do tego, co doszło. I to taki jest, troszkę człowiek ma tą nabitą głowę, serce, jedzie na, na, jedzie na tę olimpiadę, tą wymarzoną już drugą. Trzecia, nie, to już była to moja trzecia? To, to już stary rytuniarz. A tu, a tu takie, ta, taka atmosfera, czuło się ta, tak, takie, tak, tak, taki ból, jakby. No ciężko mi jest określić, ale wyczuwało się to niebezpieczeństwo yy, tego, że coś może być byłeś w I tak było. Byłeś w Sarajewie teraz kiedyś? Nie, tym? nie, nie byłem już po tym, tylko tyle co oglądałem yy, tak Jak filmy, z, yy, filmy, zdjęcia, filmy, zdjęcia co, co, co zniszczyli to wszystko. No upadek człowieczeństwa. No zgadza się. Słuchaj, wracamy do gry w Lidze Polskiej, w której grałeś przez wiele lat, byłeś jej Dokładnie. królem strzelców dwa razy. 85 i 86. Dziś po latach, jak jakbyś podsumował grę, swoją grę w lidze, w lidze naszej y, polskiej, twój wkład w sukcesy tych wszystkich klubów, w których grałeś Katecha Krynica, w Katechakrynica w Unie, Oświęcim, w Katowicki, Beldon, w Zagłębie Sosnowiec. Wracając do tego króla szczęców, to ja w rezultacie to mam trzy razy króla szczęców. To przepraszam. No nie, 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 w porządku, bo ode mnie i wieśka obcika zaczęła się punktacja kanadyjska, mhm. bo nie było w naszej lidze punktacji kanadyjskiej. Mieliśmy, pamiętam, po 33 mecz, 33 bramki i graliśmy, to wtedy były te takie mecze pucharowe, nacie znaczy cztery drużyny grało, jakby pucharowo. No. I ostatni mecz i umówiliśmy się z Wieśkiem, że nie strzelamy bramek. Mówił, że jeszcze chce z Tobą zagrać. Tutaj A w programie. to ja no pewnie. I, <laughs> I proszę sobie wyobraź sobie, jaki jest numer. Grały z Podhalem w Janowie ten turniej i nie, nie strzelamy bramek. I koniec mecz, koniec Ligi no i teraz król szczelców. No i sięgnęli po podania, po Wiesiek miał więcej, podać coś. Trzy. Mm. I został król szczelców, ale mnie też przyznano, że też miałem, bo tyle, bo tyle miałem, nie? Rzeczy trzy ten wracając, trzy razy. Trzy razy. No. wracając do, do no, wkładu. No, wkład. Ja miałem radość. <laughs> Bawiłem się. Cieszyłem się no, tą. Zgodnie grą. z nazwiskiem. Cały czas będę podtrzymywał to. I, I zdecydowanie najlepiej mi się grało z wieśkiem, bo właściwie to nie miałem za dużo. Jak wszedłem, już, już przyszedłem do Beldonu, to praktycznie wszystko, cały czas żeśmy grali i w klubach, bo bośmy później przeciw razem do Zagłębia, w Sosnowiec, i w reprezentacji. Mistrzostwa, olimpiady. Nawet żeśmy razem spali w pokoju. I ja, ja tak po latach się tak zastanawiam. Jak Czy to twój było? Najlepszy, najlepszy kumpel? No, myśmy cały czas byli sobą. No. I po latach się tak zastanawiam, jak to, jak to się mogło stać, bo przecież były pary. Nie umieli na lodzie, to nieraz to dymszedł z uszy, tak szło. Jak się dogadywali, a między nami raczej tego nigdy nie było. Coś tam jeden na drugiego bykiem popatrzył, jakby nie podał, jakby był na lepszej pozycji. I na tym to się sprawa zamykała. Myśmy się bawili, cieszyliśmy się. I świadomość była, że gramy to dla kibica, dla drużyny, mhm. dla klubu. Tak, tak. No, a jak się grało w reprezentacji, że dla, dla, Polski. dla Polski się grało. I także to tylko miłe wspomnienia są. A było tych trochę meczy, co my w dwójkę rozegrali, nam tylko środkowy wymieniali. Tak już powiedziałem: 156 meczów w reprezentacji, 99 goli. E, Powiedziałeś, że ten Wiesiek i Obczyk, Wiesiek i Obczyk to Twój najlepszy kumpel, z nim najbardziej lubiłeś grać. Takie miałem pytanie. To teraz tak, zmieni, tak, to tak. zmienię pytanie. To który mecz najlepiej wspominasz reprezentacyjny? Ten. Z z Ros... z ja Związkiem myślę, że Radzieckim. ten największy, no na pewno to, 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 to. Ja I to... Ja mówiąc z Rosją chciałem powiedzieć z ruskimi. No, no ale z ruskimi, to bo tak się ogólnie tak... mówiło, nie? Ale nie, chyba ten mecz, bo to jednak, no, to jednak e, to było wydarzenie, te 12 tysięcy za mile ludzi, w ciemno, huk i my ogrywamy... E, Naj, najlepszą drużynę praktycznie na świecie. Bo to był ten okres taki, gdzie Kanadyjczycy na dobrą sprawę nie doprowadzili do, 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 do meczy ze z, z Związkiem Radzieckim. W Polsce są takie znane mecze, albo takie najbardziej topowe mecze, no to jest Polska wtedy Związek Radziecki dzisiaj, no dzisiaj nie, bo jest w ogóle już znowu inna sytuacja, no ale jak jeszcze przed tą wojną, to Polska Rosja. No i oczywiście Polska-Niemcy. To są takie topowe mecze, no bo to nasi sąsiedzi. No, dzięki Bogu z Niemcami mamy teraz normalne relacje. No, zgadza się. no Ja to tam. Ja... Zresztą masz doświadczenie. No właśnie, grałeś w Bundeswidze wiele lat. Grałeś w Niemczech od 1986 roku 7 sezonów. Tak. Byłeś, popraw mi, jak źle będę to tak. wypowiadał. E este Preuzen Berlin. Tak, to Dalej, była Liga. E EF Fronten. Fronten. Tak, potem Pasjanebek. Paisenberg. 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 I gubana. na samym końcu EHC Weinheim. Walheim. Mhm. Jaki to był okres Twojej kariery w twoim życiu? No, znaczy, to już jest końcówka w rezultacie. To była moja końcówka. Bo to już wyjechałem, to miałem 7 lat. Mm -hmm. Bo wtedy w ogóle były limity, nie można było szybciej wyjechać. Limity Było w limicie 30 lat i gra w reprezentacji. Aha. Spełniałem wszystko wcześniej, no ale prezes tłumaczył, że jeszcze potrzebne jest wdrożenie. W zagłębił. O zagłębił o wtedy, mm -hmm. bo to było ostatni mój chlub. No. Ale jak już się udało wyjechać, no to rzeczywiście grałem w tym Bundesliga. I później już wyjechałem na Bawarię, gdzie grałem już w niższych, niższych ligach. Ale to tak moim marzeniem i w rezultacie zrealizowałem, żeby nie przeciągać wiekowo, i mi się, się to udało w rezultacie. No bo miałem 35 lat, i skończyłem, i to skończyłem. I mało, aha, jeszcze miałem epizod, no tak jeden sezon. 20, to miałeś 20 lat sportu. No tak, no, ta, ogólnie tak, ale to jeszcze miałem epizod, gdzie yy, w 90 roku tak, zagrałem w zagrałem 91 jakoś, miałem kontuzję i zagrałem z synem mm. w Zagłębiu. I zagrałem po przerwie, miałem kontuzję 6 miesięcy. To była jedyna taka długa kontuzja i trenerem był Nikodemowicz, trener świętej pamięci i wtedy zacząłem trenować, ale znów mi to wysadziło, miałem problemy z kolanem i wszedłem w dziesiątej kolejce na ligę mhm. i końcówka była taka, że przegrałem trzema bramkami z Wojtkiem Tkaczem, wtedy on już był na topie, Wojtek Tkacz, no to już jest trochę młodszy ode mnie, nie? I to był mój ostatni sezon, gdzie jeszcze później wróciłem, przyszedłem do siebie, wróciłem jeszcze na, na dwa sezony. Także jeszcze grałem dwa sezony w Niemczech. Ale to już te dwa sezony ostatnie to już takie, to już takie było. Yy, miałem fajną pracę, także za tą pracę tam wyszedłem na ludzi, tam strzeliłem coś i sto 130 bramek, bo to już była ta niższa liga, także. Andrzej, twój przyjaciel z lodowiska? Równie znakomity hokejista. Henryk Lut był też już w tym programie u mnie gościem. Powiedział o tobie, cytuję, przy minimalnym wysiłku na treningach, tak wspaniała kariera. Potrafił grać nawet w rozwiązanych butach. Nie lubił walki, ale z Wieśkiem i Obczykiem tworzyli niesamowity duet. Tego już nie ma w naszym hokeju. Tego już nie ma w naszym hokeju. To jedna opinia, druga opinia o tobie, trener Stefan Ciorisz. Czorych. Czorych, Czorych. Czorych. Nazwał cię ostatnim Mohikaninem z grona wielkich krynickich hokeistów. Trzy razy byłeś na Igrzyskach. Dziesięć razy na Mistrzostwach Świata. Setki rozegranych, rozegranych meczów, w reprezentacji i również w różnych ligach, w polskiej, niemieckiej. Setki strzelonych bramek. Jakim byłeś hokeistą? <grym> <śmieniciel> żartownisiem. <śmieniciel> A na czym to polegało? Bo tam mówili, że nie lubiłeś się bardzo na treningach przemęczać. No, powiem, powiem, bo ja, ja, ja wykorzystywałem troszkę, tak, technikę jazdy hmm. i kija. Czyli pomogły ci te, tak, te figurówki. zabroniła mi mama uprawiać hokej, przeszedłem do... pozwoliła jazdy figurową. I ona nawet nie zdawała sobie sprawy, jaką mi, jaką mi broń do ręki dała. Właśnie jazdę. No podstawa jazdy. Jeździł też kiedyś Leszek, co razem z się spotkali Leszek Kokoszka. Hmm. Też jeździł figurowej w, Igrowej, w Nowym Targu i razem na mistrzostwach, z bruku grali. W Katowicach żeśmy grali przecież z Leszkiem, grał na środku Kokoszka między mną a wieśkiem i I ja nie miałem warunków fizycznych jako warunków. Mogłoby być 10 centymetrów, ale to nigdy nie można mieć z tego wszystkiego, co by się chciało, ale jazdą szybkością wykorzystywałem to, koordynacją, balansem ciała. Ja potrafiłem w miejscu, Wiesiek mi nieraz tak mówił, kurde, na pełnej szybkości potrafiłem przyhamować, ściągnąć bramkarza, odciągnąć, podać do boku. A torpeda nadjeżdżała i dobijała, czy, mm. czy inaczej. Rzeszkiem się dobrze grało, bo nie kombinował za wiele. Mm. Mm. Był nawet... nazywany w Niemczech y... szybka strzała. Polska, szała, polska, szała, polska czy polski, polski ekspres. Tak, ekspres, polski ekspres. ekspres polspre, no. Polski ekspres. No i ja myślę, że to już wspominałem, że. Jeden drugiemu nie zazdrościł, a to jest najważniejsze w zespołowych to drużynach, żeby nie zazdrościć jeden drugiemu sukcesów. No, trudno, dałeś, strzeliłeś, zrobiłeś robotę i wszyscy mamy z tego korzyść, prawda? Nie, nie, nie tylko zawodnik, ale cała drużyna i kibice się cieszą, i tak dalej. I u nas to właśnie występowało, że dzisiaj się mówi, że ciężko taką drugą parę stworzyć. No, no bo jest ciężko. Jest dużo indywidualistów dzisiaj. Widać to, mnie to boli na przykład. No tak, jak ale... widzę, idzie, ma podać ten krążek do boku. Sam. No, to tak, nie można im wytłumaczyć, że to jednak nie no jest... wszystko jest w Jak można charakter zmienić. No nie można. no, no ono... To nie da się. no Nie da się charakteru zmienić. To znaczy, że nie są takimi dobrymi zawodnikami. No, ale to ja y myślę, że to wszystko się składa y y jest, na jakość y tego zawodnika, sporcie, prawda? W sporcie indywidualnym, takim jak jest lekoatletyka no Są tam sztafety też, tak? No, to tam, musi tam jest być. tego, tam też musi jednak być Zgadza współpraca się. między tymi czterema zawodniczkami czy zawodnikami, ale w innych pozostałych to jest wszystko indywidualna sprawa. Natomiast w sportach takich jak jest hokej, jak siatkówka, jak piłka nożna, jak piłka ręczna, koszykówka. No to przecież zespołowe. to jest gra zespołowa i tam można być indywidualnie wielką gwiazdą, ale tam trzeba trochę zejść jeden stopień niżej i my gramy razem. Ja mówię tak, że w sportach zespołowych poza boiskiem nie musimy się lubić, ale wychodząc na taflę, czy na. Trzeba z sobą grać. Trzeba się lubić i trzeba po prostu jeden drugiemu pomagać, bo to na tym polega. i tak wygląda chyba profesjonalizm. To ja myślę, że. Tak, w każdym sporcie nie trzeba się kochać poza bieżnią, tak, tak, poza tak. boiskiem, poza halą. Zgadza Najważniejsze, się. żeby z sobą dobrze grać i dobrze reprezentować. Bo to wszyscy mają korzyść z tego, oczywiście. Prawda? Taka, taki jest w końcu cel tego, nie? No Zgadza się. Jaka jest Twoja dewiza? Czy recepta na zostanie hokejową gwiazdą? Na co dzień? Doradzasz młodym, jak młodym ludziom chcącym dobrze grać w okiełkę? Co im mówisz? Jeżeli im tam doradzam, to raczej ja nie wchodzę, bo ja nie jestem trenerem, bo ja pracuję z młodzieżą i z seniorami na zasadzie, ja jestem do organizowania, ułatwiania im to, żeby im żeby nic nie brakowało. No, ale ale też podpowiadam. Podpowiadam, jeżeli chodzi o jakieś techniczne rzeczy e, zawodnikom, w szczególności napastnikom, to co robiłem tyle lat, mm -hmm. żeby, żeby jak się ma zachować przed bramkarzem, że to jest e, gra napastnik czy zawodnik bramkarz, to jest gra nerwów, kto kogo oszuka, kto przy czym robią błędy za bardzo, jak idzie sam na sam, za dużo, za blisko podjeżdża do bramkarza. Trzeba wy uczyć się tego dystansu, kiedy zrobić zwód przed tym bramkarzem, kiedy go odciągnąć, kiedy odjechać, żeby zrobić większy kąt do wyrzucenia tego krążka pod poprzeczkę. To takie rzeczy, to doradzam. A przy tym no, najważniejsze to jest serducho. Mhm. Serducho, czy masz serce do tej do... dyscypliny. To jest istotne do sportu. Bo to są tutaj no niestety, do wygrywania, nie? Do wygrywania, Prawda? Bo tutaj już na pewnym poziomie, to nie ma tam dyskoteki, nie? no pewno, że można ich, ale raczej jest dzisiaj. To jest do ludzi, ale żeby nie przesadzać. Tak, tak, ale dzisiaj, jeżeli jest, jest tak ukierunkowana już dyscyplina, że oni nie mają czasu na nic innego. Szkoła, tak jak widzę w poszkole, w szkole, jak w SMS-ie jest, nie? To mają cały dzień, mają zajęty. Ja się ciągle śmieję, że oni mają większą dyscyplinę, jak w domu. Ci zawodnicy. No, ale jest następny problem. Co dalej, jak kończą? Mm. I tu jest tragedia. Jak uważasz, co z tego jest najważniejsze? Talent? Ty miałeś talent. E, ciężka praca i wytrwałość? Czy może szczęście, które w życiu... I również w sporcie. Czasami okazuje się bardzo istotne, bardzo ważne, no bo znajdziesz się w danym, tu i w danym miejscu, tak? Teraz i w danym miejscu. Szczęście jest potrzebne, jest potrzebne szczęście. Może by na igrzyskach olimpijskich trzeci wygrywając jednym centymetrem, na przykład w rzucie Zdarzam oszczepem, się. albo czwartym przegrywając jednym centymetrem. To szczęście. tak, tak ale tak? to jest, i jednak talent musi być poparty pracą. Mm. I nie ma, to ja myślę, że to w każdej dyscyplinie, nie ma, innej, innej, innej drogi nie ma. I teraz jest tak, jeżeli przechodzisz na jakiś pułap już, czy umiesz to wykorzystać? Czyli sobie się mówi, czy ci w główce się nie przewraca, mm. parę złotych zarobisz czy... mm -hmm. i wtedy zaczyna się tragedia, bo szybko można spaść. I to trzeba sobie z tym dać. Czyli Rady. psychika też, yy, psychiczna sprawa zawodnika, i to jest też istotne. No to ja, Też no. chyba ważne, jako, jak koło takiego zawodnika są yy, właściwi ludzie, którzy mu dobrze podpowiadają, którzy go też prowadzą, którzy go uczą. Mówią, nie rób tak, nie iść tamtędy, bo to jest zła droga. No tak, ale to też jest indywidualna jednak już sprawa zawodnika, czy posłucha. No, czy nie posłucha. Ale wiesz. No, ilu takich mieliśmy piłkarzy. Zbyszek grał w, Zbysze w tym programie mówił no. tak, mówi, ja mu powiedziałem. A czy on zrobi, to jest inna sprawa. No to oczywiście. Ale ja mam to, czyste sumienie, bo ja mu no, mówiłem. No ale to jest też. Bo to też jest pewna mądrość zawodnika. Chce, co chce osiągnąć, uprawiając tą dyscyplinę. Bo jest, są tacy, którzy szybko poddają się. Ja, dzisiaj mamy taką, podobno, taką sytuację. E, perspektywa cel kierunek tego zawodnika w wieku juniora jakie on ma perspektywy gry dalej rozwijania się no dzisiaj sytuacji w hokeju bo mówimy o moim podwórku mhm. jest ciężka mhm. bo chłopak który kończy liceum i on teraz nie wie co dalej co dalej robi tak czy on będzie grał w lidze jest bardzo ciężko bo bardzo dużo mamy obcokrajowców, bo to jest ta liga Open. I sezon dwa jeszcze gdzieś tam się popląta i kończą. Jeszcze jak pójdzie na studia, skończy jakieś studia. Jest wielu. Są też zawodnicy, którzy idą w kierunku, że robią kursy i, i sędziów. Niektórzy robią studia, trenerami zostają. Ale dzisiaj jest. Tendencja na przykład zatrudniania bardzo dużo Finów mamy w Lize, mhm. i zawodników, i Finów. No, mhm. Finowie zrobili furorę w ostatnich latach. Także to jest normalnie. Tak, kiedyś nie widziało się nikogo innego jak z Kanady, bo to z Kanady to musiał być kozak. A nie do końca tak jest. <laughs> Za to lat tym się Właśnie to chciałem powiedzieć, że nie każdy, że nie każdy Brazylijczyk potrafi grać piłkiem. jak I nie każdy no, Kenijczyk jest dobrym biegaczem. Zgadza się. No, tak tak samo nie jest. każdy hoke, hokeista pochodzi z Kanady. No, Inaczej, mieliśmy. nie każdy Kanadyjczyk jest dobrym hokejistą, Tak też powiedzieć, z papierami polskimi, gdzie wychowywali się w Kanadzie czy w Stanach i przyjeżdżali przeciętni, zawodnicy i mieli problem się złapać w naszej reprezentacji. Kiedy hokejowa reprezentacja Polski znów zagra na Igrzyskach Olimpijskich? Na razie przed nami Mistrzostwa Świata i od dawna oczekiwany udział reprezentacji Polski w tych Mistrzostwach Świata. Kiedy Polacy znowu zagrają na Igrzyskach Olimpijskich? Ostatni raz? Tak szczerze? Ostatni raz, kiedy to było? 92. Drugim. drugi rok. A tak szczerze? Bardzo szczerze. No to mogę powiedzieć, że kiedy będziemy mieli więcej zawodników grających w obcych ligach. Mhm. I jest może nadzieja, żeby ściągać z pochodzeniem polskim mhm. ze Stanów z Kanady, mhm. Polaków. Tych, Bo nie przy się tam, dzisiejszej tak? sytuacji jaka, nie powinienem może tego mówić, ale no, no, nie ma się co to ukoływać, że dzisiejszej sytuacji jaką dzisiaj mamy, to na tą ilość co uprawia, tą dyscyplinę, naprawdę będzie bardzo ciężko cokolwiek zrobić. Dzisiaj mamy reprezentację zbudowaną z zawodników ponad 30-letnich. I to jest szło reprezentacji. Młodych, to wszystko ci, co byli tam w szkole, to też są zawodnicy absolwenci szkoły bardzo dużo, jest mało, a na dole to już do nic nie napiera. Tak jak kiedyś było powiedziane 30 lat to już na kopalnie, bo już młodzi pukali i to mocno, mo no mocno kiedyś, pukali. Kiedyś tak mówiło a dzisiaj się, że 30-letni zawodnicy, to stary, To jest stary a emeryt. Teraz jednak jest a ten... dzisiaj to dopiero jak wino ten, ten wiek się, się wy... rozwija, ten wiek się proszę bardzo. Bo tam dałeś takie pytanie, że ostatni Mowchikanin. Mamy jeszcze teraz wychowanka KTH, muszę wspomnieć, bo to jest od dwóch trzech parę lat jest z najlepszych środkowych w Polsce. No to mamy Pasiut, młode, Pasiut, ale to już mamy nie jest młody młode zawodnik. Poko znaczy młodsze pokolenie z Klenicy. Tak, tak, po mnie, nie? No i bardzo no, dobrze. Także ten, ale... Czy jesteś dumny? Bardzo. I nie tylko, bo tam jest skróczek, jest, 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 jest jestem paru zawodników, w Tychach jeszcze Galant gra, ale to są już ludzie po 30. Hmm. A młodzieży, tych młodych, takich dwudziestolatków, tak? no to, no, no nie ma, no nie hmm. ma. Jak spędza wolny czas, dawna gwiazda hokejowa Andrzej Zabawa. Co robisz w wolnych chwilach? Masz jakieś specjalne hobby? Nie. Nie? Nie. Chodzisz na mecze? E, e, chodzę, nie chodzę. Komu kibicuje? Zagłębił? No zagłębił kibicuję, ale jak mi się chce, to nieraz też mam przesyć tego hokeja. Tyle co ja już A ogląda... A, tyle co ja już oglądałem się tych meczy. Jak się, denerwa, jak się mam denerwować, Do wstawię, będziesz jeździł na Mistrzostwa Świata? No, chyba co pojadę ze dwa razy, no bo po co więcej jechać. <grym 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 to na te najważniejsze. Nie, to jest ja za długo, za, za długo siedzę. Ja byłem, ja kiedyś liczyłem ponad 45 razy na e, imprezach typu Mistrzostwa Świata i Olimpiady. Mm -hmm. Bo jako zawodnik i później. No to ja tego naoglądałem na i to we wszystkich grupach wiekowych. 18, 20 i seniorów w ostatnich 18 lat, co, co pracowałem z seniorami. No ale umiałbyś inaczej żyć? Chociaż ja jestem typowy, ja jestem takim dziwnym człowiekiem. A powiedz mi, e, że bo... ja mogę żyć bez sportu. Nie jestem fanatykiem. Nie Oglądam. Wierzę. Lubię reprezentacje oglądać. Na piłce byłem parę razy, to się zdenerwowałem, mówię przestali 90 minut już więcej nie poszedłem. Hmm. A nie wierzę w to, że mógłbyś żyć bez sportu, bo tak mówi, że jak gdybyś tego sportu nie miał dwa tygodnie, to byś pewnie... A może, no na pewno, bo, bo, bo samo to, że yy, da samego jako sportu, ale tej otoczki przychodzę do, 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 do pracy, młody, do klubu, z młodymi tak? mam, o to mnie trzyma przy życiu. Ale wiesz, jak jeszcze jeździsz? Już nie, po tej operacji, no którą miałem, to Wiesiek, już nie. Ale jak mówił, że chcę z tobą zagrać. Chyba w szachy. <laughs> Nie dam rady, ja się <laughs> teraz naprawdę jedynie co... <clears throat> Po tej operacji, bo miałem operację bypasów w trzy i po tym półtorej roku, to jest to jest niedawno, ale jeżdżę na rowerze. Mm. Jak tylko jest ładna pogoda, nie forsuję, ale dla, dla serca, dla ruchu, to, to robię to, mm. to robię to, a tak już na lód, już bym się bał Czyli wejść jak po jedziesz z Sosnowca do Katowic, to jedziesz na rowerze, a wjeżdżasz na kolej. Tak, na kole jadę, bo ja jeżdżę na kole. Na kole. Dobrze, powiedz mi, czego dziś trzeba tobie życzyć? Po jedynie zdrowia. Jedynie zdrowia, o, tak? Teraz w tym wieku to już tylko zdrowie. I tego w imieniu własnym oraz kibiców hokeja na lodzie oczywiście tobie z całego serca życzę. Drodzy państwo, dziś w studiu telewizji TVT moim gościem był były fantastyczny hokeista, trzykrotny olimpijczyk. Moim rozmówcą był pan Andrzej. Zabawa, drogi Andrzeju. Jeszcze raz serdecznie dzięki za Twoją obecność w studio za przyjęcie mojego zaproszenia i udział w Gwiazdozbiorze Śląskiego Sportu. Życzę Ci dużo zdrowia. Życzę również sukcesów polskiemu hokejowi i życzę no, udanego występu polskiej reprezentacji okay. na mistrzostwach świata, które już wkrótce odbędą się w kwietniu. tak? Tak, w nie wiem, maj, maju. W, maj, to w te, maju, to znaczy w lecie, w maju w Czechach, tak? Tak, tak no. tego oczywiście Tobie życzę. A ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny Gwiazdozbiór Śląskiego Sportu. Andrzej, jeszcze raz serdeczne Też dzięki. Dziękuję. Dużo zdrowia i powodzenia. Też dziękuję no za do... zaproszenie. I jeszcze ode mnie chciałem powiedzieć, że jest bardzo fajny program, że tych Rzymian się odkurza ludzi, którzy uprawiali tam ileś faraonów. Tam, faraonów. Bardzo, 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 bardzo fajne programy i to mi się podoba. No dziękuję, no. dziękuję bardzo Także i życzę zawsze sukcesów jest... jeszcze jak najwięcej tych starych gwiazd tutaj, żeby... Przy, no, mam przychodzi. nadzieję, że jeszcze kilka, no. jeszcze kilka tutaj zaproszę no. i jeszcze powiększymy ten gwiazdozbiór, no. a na razie dziękuję Tobie to i mam za... nadzieję, że jeszcze Przyrawa. nie raz będziemy mieli przyjemność porozmawiać bardzo miło, bardzo ciepło na temat twojej kariery, na temat hokeja, na temat sportu i życia. Jeszcze raz dzięki wielkie. Dziękuję. Dziękuję państwu bardzo.